ten kasztanowiec dokładnie na ile lat jest szacowany, bo są różne... Kasztanowiec jest w ogóle drzewem młodym, dlatego że został sprowadzony do Polski przez, według tradycji, przez Sobieskiego, który sprowadził te kasztanowce do Polski, ponieważ konie okazało się, że bardzo lubiły te kasztany. I on dla tych koni te kasztanowce, tak przynajmniej tradycja mówi, no tak nam mówiono. I wobec tego ten kasztanowiec już jest na rysunku klasztoru z roku 1830. Ten kasztanowiec już jest jako mniejszy kasztanowiec, czyli taki kasztanowiec, który jest dzisiaj, się liczy na 80 lat. On musiał gdzieś być 1780, coś takiego. Ponieważ kasztanowiec jest drzewem, które prędko rośnie i jest bardzo kruche. I wobec tego też krótko żyje. Także to jest jakaś wyjątkowa rzeczywistość, że ten kasztanowiec tak się długo tu wytrzymał. Ale tam ponoć, tego co wiem, kiedyś fosa przechodziła i on jest gdzieś tam korzeniami, że tak powiem, w tej wilgoci. Tam jest taka fosa, i tam się ta fosa była. Może dlatego. A to już jest inna bajka, jak ja to mówię, tak.